Mamy koniec grudnia, ale przede mną już styczniowy numer Carp Maxa. Zaczynamy nowy 2020 rok w łowieniu karpi. Oczywiście na razie teoretycznie jak najbardziej. Pierwszy numer Carp Maxa na 2020 rok. Na okładce Marcin Jasiłowski z pięknym lustrzeniem. I właśnie Marcin jest autorem tematu numeru Od wiosny do jesieni, czyli przegląd tego, co wydarzyło się jemu i jego kolegom w 2019 roku. Wspaniałe karpie ławione m.in. na Euro Aqua. Wiadomo, że to jest zupełnie legendarna już woda, gdzie rekordy świata regularnie padają. Między innymi zdjęcie rekordowych karpi 51,2 kg. Niesłychana ryba. Jak w każdym numerze Parada Łowców, oczywiście wielkie, wspaniałe karpie przez Was łowione, zgłaszane do Carp Maxa. Dwie trzydziestki w tym numerze. Masę pięknych okazów. Przy okazji informacja o dwóch konkursach Tandem Baits i firm Mivardi. Można wspaniałe nagrody wygrać, przysyłając zgłoszenia karpi. Tu jedna uwaga. Zgłoszenia karpi złowionych w 2019 roku prosimy nadsyłać do połowy, do 15 stycznia najpóźniej. Wielu z Was pewnie zastanawia się, jak przeżyć zimowy letarg i o tym właśnie pisze Maciej Choroszewski w tekście tak zatytułowanym. Co zrobić, żeby te najbliższe miesiące jakoś nam szybko minęły? Oczywiście tak jak na zdjęciu, tutaj masę śniegu, nie wiem czy w tym roku będzie, bo w tej chwili za oknem 9 stopni powyżej zera i zimy absolutnie nie widać. Adrian Modzelewski o taktyce jednej kulki. Co to oznacza? To, co się domyślacie, czy to działa? Jak to robić, o tym w tym właśnie tekście. Teoretycznie możemy przyjąć, że lód będzie na niektórych wodach, bo pewnie i będzie, nie tak szybko, zazwyczaj on się pojawia gdzieś koniec stycznia, w lutym. Tomasz Słowiński pisze o tym, co zrobić po zejściu lodu. Czy po zejściu lodu, zaraz po zejściu lodu, można wybierać się już na karpie? Na to pytanie odpowiada w tym właśnie swoim tekście. Od czasu do czasu otrzymujemy od Was mailowo pytania, jak łowić w żwirowniach, zwłaszcza w głębokich żwirowniach. Nie wszyscy sobie z tym radzą. Paweł Szewc od wielu lat łowi w takich właśnie wodach i tutaj w tym tekście w głębokiej żwirowni radzi, jak się za to zabrać. Wolny bieg za i przeciw. To jest mój tekst. Karpiarze dzielą się na zwolenników, tych, którzy używają kołowrotków z wolnym biegiem i tych chyba w mniejszości, którzy nie uznają wolnego biegu, wolą kołowrotki normalne ze szpulą przykręcaną. Oczywiście w ostatnim czasie zupełnie to wszystko się zmieniło ze względu na quick dragi, czyli wolne biegi w szpuli, ale to jak gdyby inna rzecz. Plusy i minusy kołowrotków z wolnym biegiem, na co warto zwrócić uwagę. Właśnie o tym piszę w tym materiale. To, że pogoda ma istotne znaczenie na branie ryb, o tym wszyscy doskonale wiedzą. Jak pogoda wpływa na ryby, to jest tytuł tekstu, który nam zaproponował Bernd Brink i w kilku punktach omawia sprawy związane z pogodą, między innymi czy wiatr jest zawsze dobry i odpowiada, czy to prawda, czy nieprawda. Na przykład, czy we mgle karpie biorą, czy też nie. Okazuje się, że to jest prawda. Tych punktów jest 10. Jeżeli przeczytacie od początku do końca, co nieco powiększy Wam się wiedza na temat pogody i tego, jak ona wpływa na żerowanie i branie karpi. Stała rubryka, czyli Dookoła świata, redagowana przez Steve'a Briggsa o najwspanialszych połowach nie tylko w Europie, ale najwspanialszych połowach karpi na całym świecie, które do niego spływają. Ryby z najróżniejszych wód, warto się z tym zaznajomić, przeczytać, bo jest tam sporo niezłych ryb i dużych ciekawostek. Część sprzętowa, jak zwykle zaczynamy ją poradami sprzętowymi Arek Kaczorowski. Tym razem zajął się fotelami karpiowymi. Fotele kilku marek tutaj dość dokładnie zostały opisane. No i oczywiście nowości sprzętowe w klamotach to część już sprzętu, który dostępny będzie w 2020 roku, więc myślę, że warto zapoznać się z tym, co nowego na półkach sklepowych i co warto mieć w swoim wyposażeniu. Dla miłośników metod feedera z kolei
Jak zwykle tekst Marcina Cieślaka i Tomka Sikorskiego. Tym razem metoda odległościowa, czyli mówienie na metodę w wersji odległościowej, jak do tego podejść, jak się zabrać, czy warto w ogóle tego używać, to stosować. Proszę bardzo, przeczytacie, dowiecie się wszystkiego. Strefa młodych, czyli już dobrze Wam znany dział Karpmaksa dedykowany młodym karpiarzom, tutaj zgłoszenia karpi przez właśnie nasz karpiowy narybek. Kuba Ziemianin, który redaguje ten dział, podsumowuje swój sezon karpiowy w 2019 roku. Także tekst jednego z młodych karpiarzy o nocnej dwudziestce. Strefa młodych, wszystko dla młodych karpiarzy. Jest kilka wód karpiowych na świecie, które są otoczone magią. Jednym z takich jezior jest Saint-Cassien, słynna woda na południu Francji. Czysta magia. Damien Simonelli, wędkarz, który doskonale zna wiele znakomitych jezior europejskich, właśnie tam trafił w 2019 roku. A że to jest jezioro otoczone magią, wystarczy zobaczyć zdjęcia wody, zdjęcia karpi i poczytać o tym niezwykłym, absolutnie niezwykłym jeziorze. I kilka opowieści karpiowych, jak zwykle na ostatnich stronach Karpmaksa. R2 jak rewanż, to tekst Adriana Babskiego. Rewanż chyba znakomicie się udał, bo zdjęcia wspaniałych karpi przez niego złowionych. A gdzie to się odbywało, przeczytacie, to się dowiecie. Jesienny początek sezonu, to może nieco brzmi dziwnie, ale prawdziwie. Jacek Lorenz właśnie w pierwszej części tekstu tak zatytułowanego okazuje się, że nie tylko wielkie, ale i mniejsze ryby mogą cieszyć. I wreszcie na zakończenie wybieramy się na południe od Polski, najpierw na Węgry. Tutaj był Paweł Kokoszka, o jego węgierskiej przygodzie na kilku stronach możecie przeczytać. No i wreszcie Lukas Krasa w drugiej części swojego tekstu Karpie ulicy, jak łowi się w centrum Pragi. Bardzo ciekawy tekst i fantastyczne zdjęcia stolicy Czech. Polecam jak najbardziej. Wszyscy, którzy zaprenumerowali Karpmaksa na 2020 rok, już wiedzą, co dodatkowo oprócz pierwszego numeru otrzymają. A ci, którzy jeszcze nie wiedzą, no to zaraz im szybko powiem. Oprócz Karpmaksa dostaniecie kalendarz biurkowy Karpmaksa na 2020 rok. Dostaniecie kartę rabatową upoważniającą do łowienia ze zniżką na kilku znakomitych łowiskach karpiowych: Jarosławki, Pstrążna, Miłoszowo, Nekielka, a także Smolno i Mississippi. Otrzymacie dwie paczki haczyków VMC i świeżutki katalog firmy Radical ze sprzętem karpiowym. A dodam jeszcze, że do drugiego numeru Karpmaksa dołączona będzie paczka haczyków firmy Carp Spirit. Także więc warto wejść na naszą stronę i poprzez nasz sklepik zaprenumerować Karpmaksa na 2020 rok.